Różowy październik to miesiąc świadomości raka piersi. Miesiąc, w którym bardzo często mówi się o tym, jak bardzo niebezpieczna jest to choroba. I bardzo dobrze, bo aż za 1/4 nowotworów u kobiet odpowiedzialny jest właśnie rak piersi. Szacuje się, że co roku na świecie raka piersi rozpoznaje się u blisko 1 700 000 kobiet, a ponad 500 000 umiera z tego powodu. Jest najczęściej występującym typem nowotworu u kobiet na świecie i co najgorsze, najczęstszą przyczyną zgonu. Nie bój się. Zbadaj je. Jak bardzo niebezpieczna to choroba, przekonała się o tym Katarzyna Stachowicz. Jej walka z rakiem to droga, którą przechodzi wiele kobiet. Od wielu lat różowy październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Później jest cisza, więc my na co dzień musimy przypominać o tej profilaktyce. Dlatego Fundacja Katarzyny Stachowicz stara się zwrócić uwagę na potrzebę regularnych badań. 15 października przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka. Jak przekonują lekarze, przebieg tej choroby jest sprawą bardzo indywidualną. Naprawdę nie ma dwóch takich samych pacjentek chorych na raka piersi, bo ta choroba różni się od siebie wrażliwością na leki antyhormonalne, więc różni się zależnością od własnych hormonów kobiety. Różni się czymś, co my nazywamy proliferacją, to znaczy jedne nowotwory rosną bardzo wolno, a inne rosną bardzo szybko. Różni się tłem genetycznym, jedne powstają na dziedzicznym podłożu, a inne przychodzą same z siebie albo nie wiadomo skąd. Różni się w ogromny sposób tym, z jakiej komórki w piersi ten nowotwór powstał i jaki był jego dalszy los. W Polsce rak piersi stał się jednym z największych zagrożeń dla życia kobiet. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, dlaczego dochodzi do rozwoju choroby. Kluczowy wpływ wydają się mieć czynniki związane ze stanem hormonalnym kobiety i tu znaczenie ma wiek. Rak piersi bezpośrednio w związku z tym związany jest z wiekiem i oznacza to, że u 40-latek występuje on stosunkowo rzadko, ale już u 50-latek będzie chorobą występującą stosunkowo często i w związku z tym należy pamiętać o konieczności badań profilaktycznych. O czym dokładnie wie Katarzyna Stachowicz, gdy choroba pojawiła się w jej rodzinie, zdecydowała się na badania. Profilaktyka potrafi uratować nasze życie, czego sama jestem przykładem. Jako pacjentka onkologiczna, która przeszła raka piersi. Osoba, która wiedziała, że ma 80%, że zachoruje na raka, ponieważ ma mutację w genie BRCA1, która daje predyspozycję do zachorowania na raka piersi, ale także na raka jajnika. Ja o tym wiedziałam, ja wykonałam badanie genetyczne, które tak naprawdę uratowało moje życie. Czynnikiem, który znacząco zwiększa ryzyko zachorowania, jest obecność genu BRCA1 lub genu BRCA2. Dlatego tak często i tak wiele osób mówi o znaczeniu profilaktyki. Mamy mamografię, która w zasadzie jest dostępna dla wszystkich darmowo. Teraz po rozszerzeniu tego programu o kobiety od 45 do 75 roku życia, to już jest właściwie pełny panel tych badań profilaktycznych. Trzeba tylko chcieć. A ja przypomnę, że wczesne rozpoznanie to jest 100% wygranie walki z rakiem piersi. Przypominamy, że do lekarza należy udać się bezzwłocznie. Jeżeli podczas samobadania wyczujemy m.in. guz w obrębie gruczołu piersiowego, pojawi się wyciek z brodawki sutkowej, zmieni się wielkość lub kształt piersi. Pojawią się zmiany skórne wokół brodawki.